No cóż, jestem teraz pomiędzy Piasecznym a Nicponią w takim jednym lesie. Nie wiem, jak się nawet ten las nazywa. Szczerze mówiąc, nigdy po tej stronie lasu nie szedłem, bo zawsze szedłem, jak się idzie w stronę, że tak powiem, Nicponi. Zawsze szedłem jakby na lewą część lasu, a teraz właśnie poszedłem na prawo i w sumie mam wrażenie, że to wygląda jakby nieco po patalii jakieś głupiej. Tak wszystko jest tutaj porozwalane. Wszędzie drzewa leżą, krzaki leżą. Stary las, nie powiem, nie. To dużo mówi. Trochę wiatr mi przeszkadza ogólnie. Szczególnie jak szedłem wzdłuż jedynki. Tak naprawdę teraz odpaliłem co kamerę. W sumie mógłbym pojechać z latochą, tylko był taki mały problem. Nie wziąłem portfela, więc nie miałem jak zapłacić za bilecik. Tak, taki głupi. Głupi ja zapomniałem po prostu portfela. No. Zobaczę, co ciekawego mogę znaleźć jeszcze w tym lesie. Jak na razie idę tylko trochę wzdłuż drogi, ale zobaczymy, co ciekawego tutaj znajdę. Kurde, ale fiaska. Przed chwilą widziałem sarnę i mi niestety gdzieś wiała, ale na szczęście tylko za pagórek, więc może obejdę ten pagórek i ją czapnę. W sensie tutaj na kamerę. Tak czapać ją tak, nie wiem, za rogi, że tak trochę smutno. Poza tym wpadłem na taką bardzo ciekawą teorię, bo generalnie tam jest taki skrawek lasu, który faktycznie wygląda tak mega zniszczone, pełno śladów i rozwalone gałęzie w ogóle. Wysunąłem sobie taką teorię, że tam była bitwa zwierzoludzi. Jedni wyglądali jak takie byki, inne wyglądały właśnie jak sarny, jeszcze inne wyglądały jak dziki. Był sobie borsuk i leszy. Leszy sobie parodiował akurat w gaciach. Ale generalnie była tu bitwa. Nie wiadomo, kto zwyciężył. Wszystkie ciała zabrano. Rząd to wszystko ukrył. Wszystko po to, żeby pokazać, że nic się tutaj nie wydarzyło. Że nie istnieją czegoś takiego jak zwierzoludzie. I dlatego to wszystko zniknęło. Zostały tylko ślady walki. Dużo ilości walki. Ale to tylko kawałek tego całego, tej całej, że tak powiem, walki tutaj. Tutaj widać olbrzymy rzucały wielkimi pniami. O, właśnie tymi. Mogły rzucać kamieniami, ale nie było tu kamieni, więc zaczęli rzucać pniami. Monstrualne stworzenia. Potężne i złe. Idę śladami zwierzoludzi. Tam na dole, tam gdzie jest ten cały piasek, to było miejsce rytuałów. A teraz idę tropem zwierzę człowieka, który prawdopodobnie był szefem albo takim rytualnym przewodnikiem, który schodził właśnie sobie tak z góry razem z pani lasu, tak, razem z panią lasu. I odprawiali rytuał, na przykład przywołania. To jest bardzo zły rytuał, ponieważ
dzięki temu rytuałowi przychodzą wszystkie, że tak powiem, zwierzoludzie, pokazują się. Nagle są, ich oblicza są pokazywane. Jakiś zwierzoczek zrobił mi psikusa, zjął mi mikrofon. Niesamowite. Trzeba coraz bardziej uważać, co się mówi w lasach, bo oni wszystko słyszą. Bardzo. Bardzo, ale to bardzo wszystko. Dobra. Zbliżamy się powoli do... No, nic po nie. Tutaj zaraz obok jest jedynka. Taka specjalna droga, po której jeżdżą ludziki, takie jak my. Takie jak ja, tacy jak wy. No, ale pamiętajcie, w lasach czają się zwierzoludzie. To jest niebezpieczne. Szedłem tropem pani lasu i duchowego przewodnika zwierzoludzi. Zobaczymy. O, widzicie? Oto jest symbol tego, że zwierzoludzie faktycznie istnieją. Trzeba uważać. Bardzo, ale to bardzo uważać.